Polskie studio Dark Point Games zapowiedziało na pierwszy kwartał bieżącego roku grę Achilles Legends Untold. Produkcja zadebiutuje początkowo we wczesnym dostępie, co pozwoli deweloperom na poznanie oczekiwań graczy oraz zebranie sugestii i pomysłów, które docelowo być może pojawią się w finalnej wersji gry. Niewielki zespół stojący za tym tytułem składa się z zapaleńców, a zarazem weteranów posiadających ogromne doświadczenie w tworzeniu gier. Achilles Legends Untold jest izometrycznym action RPG-iem silnie inspirowanym gatunkiem Souls-like i klasyką gier hack and slash. Prawdę mówiąc, gdy tylko zobaczyłem fragmenty rozgrywki, od razu na myśl przyszły mi takie tytuły jak Titan Quest czy pierwsze serie God of War. W grze wcieli mi się słynnego greckiego herosa Achillesa, który znalazł się w samym środku odwiecznego konfliktu pomiędzy Hadesem a Aresem. Nasz młody bohater zostaje wysłany, by powstrzymać syna Aresa i uosobienie strachu Phobosa. Podczas podróży przyjdzie nam zwiedzić przeróżne zakątki mitycznych krain, a przemierzając niegościnne lokacje zmierzymy się z licznymi potworami. W walce, która jest typowo zręcznościową, wspomogą nas znajdowane w świecie gry artefakty. Dodatkowo znalezione surowce będziemy mogli wykorzystać do ulepszania naszego oręża czy rynsztunku. Tutaj wielce pomocna okaże się postać Hephaistosa, który wykuje interesujący nas osprzęt. Jak przystało na solidnego RPG-a, w miarę postępów będziemy rozwijali naszą postać, dzięki czemu Achilles będzie coraz potężniejszy. Jak zapewniają twórcy, gra zaoferuje tryb kooperacji, w którym wraz ze znajomymi stawimy czoła mitycznym potworom. Jak wspomniałem na samym początku, gra zadebiutuje we wczesnym dostępie w pierwszym kwartale bieżącego roku. Co istotne, w produkcji użyjemy polski język w formie napisów. Pełna wersja gry przewidziana jest na 2023 rok. W Early Access do naszej dyspozycji zostanie oddany tryb kampanii zawierający prolog oraz pierwszy rozdział historii. Docelowo planowane jest 5 rozdziałów z 2 różnymi zakończeniami. We wczesnym dostępie otrzymamy ponadto tryb wyzwań z losowo generowanymi podziemiami, w którym będziemy mogli konkurować na punkty z graczami z całego świata. Do gry trafią też misje poboczne czy dwuosobowy tryb kooperacji w podziemiach. Docelowo przewidziano tryb współpracy dla maksymalnie 4 graczy. Nie wiem jak wy, ale osobiście jestem mocno zainteresowany tą produkcją. Czekam z niecierpliwością na wczesny dostęp, by móc osobiście przetestować ów tytuł. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie.